Cześć wszystkim, witam w kolejnym materiale na kanale, ponownie z kierownicy Peugeota 3008. Pokazywałem już Wam ten model na swoim kanale, można powiedzieć, że byłem nim w dużej mierze zauroczony. Była w nim natomiast jedna rzecz, która mi dosyć mocno przeszkadzała, a był to silnik. Była to trzycylindrowa jednostka o niedużej pojemności 1.2, o mocy 130 koni. Ma ona oczywiście swoje grono zwolenników, tyle że dla mnie to było coś, co w tym modelu nie do końca mi podeszło. Tym razem do testu dostałem coś z przeciwległego bieguna cennika, ponieważ ten model nie ma już 130 koni, a ma ich 300. Jeśli jesteście ciekawi, na ile jednostka napędowa zmieniła moje podejście do tego samochodu, jak jeździ się 300-konnym SUV-em, zapraszam na test. I za chwilę startujemy, ale na początek tradycyjnie chwila dla partnera kanału, czyli firmy Car Vertical, dzięki której wszystkie osoby zainteresowane zakupem używanego samochodu, na przykład Peugeota 3008, mogą w bardzo prosty sposób, bez wychodzenia z domu, sprawdzić egzemplarz, którym są zainteresowane. Może jest on na drugim końcu Polski i co wystarczy zrobić? Wystarczy pobrać raport ze strony carvertical.com, dzięki któremu dowiecie się, czy ten konkretny egzemplarz nie był na przykład kradziony, czy nie był bity, czy przebieg nie był kręcony. Te i wiele innych informacji zdobędziecie łatwo, szybko i przyjemnie. Także pamiętajcie, aby zawsze być czujnym, nie dajcie się oszukać. Linka do serwisu macie w opisie do tego filmu, a my przechodzimy do testu. I powróćmy na sekundkę do poprzedniego modelu, który testowałem, czyli 1.2 PureTech o mocy 130 koni, 3 cylindry. To było coś, co w tym modelu mi nie do końca podeszło. Chodziło przede wszystkim o dźwięk, o pewne wibracje. No to są rzeczy, które możemy się spodziewać przy silniku 3-cylindrowym. A cała reszta samochodu to było coś, czym ja byłem w dużej mierze zachwycony. I oczywiście nie zmieniło się to w tym przypadku. Troszeczkę sobie jeszcze o tym powiemy, bo co do pewnych rzeczy się upewniłem, ale przejdźmy do tego, co tutaj mamy najważniejsze, do głównego dania, czyli jednostki napędowej. A może powinienem powiedzieć jednostek napędowych, ponieważ w Peugeocie 3000 Hybrid tych jednostek mamy 3. Pierwsza, podstawowa, główna, najważniejsza, to silnik 1.6 o mocy 200 koni. Jest to oczywiście silnik benzynowy i to co ważne, czterocylindrowy. Kolejna jednostka to silnik elektryczny umieszczony przy skrzyni biegów, dysponujący mocą 110 koni mechanicznych i trzeci silnik umieszczony z tyłu, ma tych koni 113. Łączna moc, jaką może wygenerować ten cały zestaw, to 300 koni mechanicznych. To, o czym też musicie oczywiście wiedzieć, jest to hybryda, ale hybryda typu plug-in, czyli mamy tutaj baterię o pojemności 13 kWh, którą po naładowaniu możemy teoretycznie wykorzystać do przejechania około 50 km w trybie w pełni elektrycznym. I oczywiście nie będę poświęcał pół godziny, aby rozwodzić się nad tym, dla kogo są pluginy i tak dalej, bo mówiłem o tym już 100 razy, zresztą wszyscy wiecie. To, o czym muszę powiedzieć, to oczywiście to, że tak jak w zasadzie w każdym modelu, deklarowany przebieg, jaki możemy zrobić na samej baterii, szczególnie w takich temperaturach, gdy mamy klimatyzację non-stop prawie że na full, jest niemożliwy do osiągnięcia. Z mojego doświadczenia tych kilometrów możemy przejechać 30-35, jeżdżąc normalnie. Oczywiście możemy sobie tutaj troszeczkę pomóc, ponieważ skrzynia biegów, 8-biegowa skrzynia biegów, dobra skrzynia biegów, jeszcze o niej troszeczkę sobie za chwilę powiemy, posiada tryb rekuperacji, czyli możemy sobie wrzucić, on jest oznaczony oczywiście jako B i po odpuszczeniu hamulca samochód będzie wyhamowywał i tym samym doładowywał baterię. Można zyskać tym kilka kilometrów, jest to oczywiście najbardziej efektywny tryb do jazdy. Tyle, że oczywiście nie każdy go lubi, chociaż tutaj, gdy jedziecie w trybie hybrydowym, to hamowanie nie jest tak mocne, aby jakoś tam miało przeszkadzać pasażerom. Muszę wspomnieć, że one pedal driving, czyli jazda z wykorzystaniem w zasadzie tylko pedału gazu, jest raczej niemożliwa, ponieważ to dohamowywanie, nie możemy sobie na przykład łopatkami go zwiększać, także nie wyhamujecie gdzieś tam na światłach raczej jadąc szybciej, ale taka funkcja jest. No i teraz, gdy wiemy, co my tutaj mamy pod maską, czy w zasadzie w całym aucie, przejdźmy sobie do tego, co to tak naprawdę daje na co dzień. 300 koni w kompaktowym SUV-ie. Robi to bardzo duże wrażenie. Na papierze. I mówię to dlatego, mówię to z pełną premedytacją, abyście, idąc na przykład na jazdę testową takim modelem, nie nastawiali się na to, że jak zobaczycie, że ten samochód ma 6 sekund do setki, to nagle będziecie rządzić na ulicy, staniecie się Colinem McRae i w ogóle imprezy STI będziecie robili na każdych światłach, bo tak nie będzie. Ten samochód, no oczywiście to też wiadomo, że nikt go nie kupuje do latania po zakrętach, ale to, co chcę przekazać, to to, że
Te liczby robią bardzo duże wrażenie, gdy je słyszymy, ale w jeździe najbardziej przekładają się na to, że macie samochód, któremu w żadnym momencie nie brakuje pary, nie brakuje dynamiki, wyprzedzanie to jest pikuś tym samochodem, czy jakieś tiry, czy cokolwiek na trasie. W mieście oczywiście nie mówię, bo to jest nie do wykorzystania, ale po prostu nie nastawiajcie się, że wasze wrażenia, jak wsiądziecie na jeździe testowej, wciśniecie gaz do dechy, to po prostu opadnie wam kopara, bo jestem przekonany, że tak nie będzie. Oczywiście największe wrażenie ten samochód zrobi w momencie, gdy będziecie mieli naładowany silnik elektryczny, będziecie jechali w trybie sport, bo mamy tutaj kilka trybów, które możemy sobie przełączać. Tym przyciskiem mamy tryb w pełni elektryczny, mamy tryb hybrydowy, jest sport i jest tryb 4WD, czyli jazda z napędem na 4 koła. To jest właśnie zaleta tego trzeciego silnika, który mamy z tyłu. Ja się troszeczkę próbowałem gdzieś tam w jakiś piach zapuścić i spróbować, jak to działa. Działa to ok, oczywiście to nie jest samochód w żaden sposób terenowy, ale napęd na 4 koła to jest coś, co zawsze warto mieć. I w zasadzie ten samochód jest właśnie czymś takim wszystko mającym. Bo tak, macie prąd, to co dzisiaj jest mega popularne, bardzo rozwijane, ale macie też normalny silnik benzynowy, czyli ta zaleta pluginów, że jeżdżąc na co dzień do pracy, jeśli macie tych kilometrów dziennie do pokonania, powiedzmy około 40, możecie sobie jeździć cały czas na prądzie, a jak potrzebujecie pojechać gdzieś daleko, to jedziecie sobie na benzynie i niczym się nie martwicie. I w tym momencie przejdźmy sobie do tego, co w tym samochodzie, moim zdaniem, było dla Peugeota najtrudniejsze, ponieważ spróbował połączyć dwie teoretycznie wykluczające się rzeczy. Sport, 300 koni i ekologię, ekonomię, czyli plug-in, hybrid, prąd i oszczędność. Jak to się udało, czyli w zasadzie jak przełożyło się to na wyniki spalania? Otóż przypominając sobie poprzedni test 3008 silnikiem 1.2, pamiętam, że ja największe zastrzeżenia miałem też do spalania, ponieważ było ono dosyć duże. Tutaj teoretycznie, słysząc hybrid, plug-in, no i czytając katalog, który podaje, że średnie spalanie może wynosić nawet 1,4 litra, możemy nastawiać się, że takie połączenie udało się fenomenalnie. Oczywiście, taka wartość jest moim zdaniem nie do zrobienia. Może cały czas doładowując baterię, co oczywiście też raczej rzadko robimy za darmo, będziecie w stanie jeździć na tym spalaniu faktycznie bardzo niskim. Nie wiem, czy to będą 2 litry, 2,5, to jakby nie ma znaczenia, ale będzie to bardzo niski wynik. Tyle, że jeżdżąc normalnie, ja na przykład po pełnym rozładowaniu baterii, no jadąc gdzieś w trasie, to w zasadzie wyjeżdżając z Warszawy ta bateria będzie już rozładowana. Moje wyniki kręciły się powiedzmy wokół 6 litrów przy bardzo spokojnej jeździe, co oczywiście jest bardzo ok, a już jak przypomnimy sobie, że mamy 300 koni, to już jest mega ok, ale pamiętajcie, że wjeżdżając na drogę szybkiego ruchu, jadąc 120, 130, 140, to moje wyniki, tak jak teraz pokazuje komputer, 10,5 litra. To już nie brzmi tak dobrze i pamiętajcie, aby mieć po prostu tego świadomość. No nie ma cudów, 300 koni, po rozładowaniu baterii, co zrobicie, tak jak mówię, dosyć szybko, nie zakończy się jazdą o kropelce. I co jeszcze na to bardzo wpływa? Otóż ten samochód waży ponad 1800 tonę, co w porównaniu na przykład, porównywałem do poprzedniego 1.6 benzynowego 180 koni, to jest ponad 400 kg więcej. Nie ma cudów. To musi swoje spalić i ja i tak uważam, że nawet te 10 litrów przy szybkiej jeździe samochodem o takiej budowie, o takiej mocy, z napędem na 4 koła, to wcale nie jest zły wynik, bo tu jestem w stanie go zrozumieć. Tutaj wiem, dlaczego on tyle spala, nie byłem tego w stanie zrozumieć przy 1.2. Co jeszcze musicie zaakceptować, wybierając wersję hybrid? Otóż bagażnik, nie będzie miał on już ponad 500 litrów, będzie miał tych litrów niecałe 400, konkretnie 395. Co i tak nie jest jakoś tam bardzo złym wynikiem, my się spokojnie w ten samochód zmieściliśmy. No ale jednak patrząc z zewnątrz, możemy mieć oczekiwania, że tych litrów będzie trochę więcej. Także pamiętajcie też o tym i decydując się na takie auto dla rodziny, przymierzcie się do bagażnika, bo jest on jednak mniejszy. Po prostu sprawdźcie to, abyście nie byli potem rozczarowani. I ja zatrzymam się jeszcze na sekundkę we wnętrzu. Nie jechałem z tyłu gdzieś tam dalej, no w zasadzie nigdy nie jeżdżę. Ale na tyle, co udało mi się ocenić, to miejsca jest wystarczająco. Bardzo dużym plusem jest to, że mimo napędu na 4 koła nie mamy z tyłu dużego wystającego tunela, co jest naprawdę dużą zaletą moim zdaniem. A to, o czym zawsze mówimy w przypadku Peugeota 3008 czy Peugeotów, to oczywiście kierownica.
Ja zauważam i po sobie, i po osobach, które w tym samochodzie ze mną jeździły, że ona wzbudza nadal bardzo wiele kontrowersji, skrajnych opinii. Oczywiście chodzi o to, że jest spłaszczona i na górze, i na dole. Ja nie byłem do końca pewnych swoich odczuć po pierwszym teście. Pamiętam, że bardzo chciałem tym samochodem pojeździć, żeby to znowu dotknąć, zobaczyć, jak się w tym czuję. Tym razem było tak samo. To już jest kolejny tydzień, który z nim spędziłem i mam pełną świadomość, że to jest coś, co wielu osobom nie pasuje. Czytałem tak też w wielu testach i w 100% to rozumiem. Ja należę do tej grupy, której się to mega podoba. To jest coś innego. I tak trzymając kierownicę, jeżdżąc na co dzień, trzymamy ją w ten sposób. Oczywiście kręcąc, no będziemy już łapali to. Jest to nienaturalne, że to jednak nie jest koło. I też sprawdźcie to, i nie mówię o 10-minutowej jeździe ze sprzedawcą gdzieś tam w koło salonu, bo to nie jest żaden test. Jak jesteście zdecydowani na taki model, próbujcie pożyczać go zawsze na weekend, sobotę, niedzielę, chociaż na ten jeden dzień. Pojedźcie gdzieś dalej, pojeździcie, wysiądźcie, wróćcie, bo tak powinno sprawdzać się samochód. I sprawdźcie, czy to jest coś, co nie będzie Wam przeszkadzało. Moim zdaniem może się tak zdarzyć, dla mnie jest to super. Ja się czuję z tą kierownicą świetnie. To jest jedna z rzeczy, która dla mnie wpływa na tak ogromną przyjemność z jazdy, jaką daje mi ten samochód. I właśnie, to jest aspekt, nad którym powinienem się zatrzymać, czy może o nim mówić, jako głównej zalecie tego modelu. Ja po prostu tym samochodem uwielbiam jeździć, nie chodzi tylko o 300 koni, których, tak jak powiedziałem, nie do końca czuć, ale ten samochód swoim wykonaniem, nie będę już o tym opowiadał, o tym mówiłem, powiem jedno słowo. Myślę, że mimo, że design też wielu osobom na pewno nie będzie pasował, ale z drugiej strony na pewno będzie bardzo duża grupa, której podchodził będzie bardzo. Ja jestem w tej drugiej grupie, przyzwyczaiłem się do tego. Uważam, że sterowanie po przyzwyczajeniu, to jest ważne, jest bardzo intuicyjne, szybkie, proste. Ma jakieś tam wady, oczywiście klimatyzacja dotykowa, ble, ale to w każdej marce się dzieje, na gminie, także mam nadzieję, że kiedyś się z tego wszyscy wycofają i będziemy mieli znowu przyciski. No to taka pierdoła, no na chwilę. Mamy tutaj głośniej, ciszej od radia, a nie mamy przycisku od klimatyzacji. No i pytanie, czego częściej używacie? Czy jednak 99% osób nie steruje głośniej, ciszej tutaj na kierownicy, a klimę by chciała przełączyć? Czy większość ludzi woli głośniej, ciszej jako przycisk? Oczywiście niech on będzie, ale niech będą też przyciski od klimy. A wracając, jakość materiałów, która tutaj została zastosowana, to znowu takie głupie może porównanie z tym premium, bo każdy tak mówi, wiadomo, że Peugeot nie jest i nie będzie w premium nigdy. Ale żadna z marek premium nie powstydziłaby się takiego wnętrza. Taka jest moja opinia. I to jest też kolejna rzecz, która przekłada się na tą ogromną przyjemność z jazdy tym samochodem, na którą bardzo wpływa również jego zawieszenie. To jest samochód, który dla osób jeżdżących francuskimi samochodami i spodziewających się komfortu, jeszcze raz komfortu, może być pewnym zaskoczeniem, ponieważ on jak na francuski samochód jest troszkę twardy, sztywny. Ja jako fan takich zawieszeń jestem jakby po przeciwnej stronie. Dla mnie to jest zawieszenie, które jest dość miękkie, nastawione na komfort, ale jako fana sztywnego zawieszenia, twardego, taki kompromis bardzo satysfakcjonuje i w połączeniu z układem kierowniczym, co też jest ważne i to też sprawdźcie, kierownica stawia dosyć duży opór. Znowu, dla mnie jest to ogromny plus, bo ja coś takiego uwielbiam, ale sprawdźcie, czy podejdzie to Wam. Bo to jest też aspekt, na który pewnie wiele osób zwróci uwagę i nie każdemu to może pasować. Ja się tym zachwycam. To, co również w bardzo pozytywny sposób wpływa na przyjemność jazdy tym samochodem, to jego wyciszenie. W mojej ocenie jest to jeden z liderów w klasie w tym samochodzie, tak naprawdę przy każdej prędkości, nie tylko przy tych mniejszych, gdzieś tam miejskich, ale nawet jadąc po autostradzie jest naprawdę bardzo dobrze pod tym względem. Szczególnie, że musimy tu zauważyć, że to nie jest samochód najbardziej opływowy, bo jest to SUV, no kompaktowy SUV, ale jednak SUV. Także ten aspekt, czyli wyciszenie wnętrza, jest naprawdę na kapitalnym poziomie. Z kolejnych rzeczy, które mi się tu bardzo podobają, system audio, bodajże Focala, gra świetnie. Muzyka w tym samochodzie to jest coś, co również powinno Wam się bardzo podobać. I ostatnia rzecz we wnętrzu, fotele z funkcją masażu, również moim zdaniem bardzo wygodne, ale również dość specyficzne. Ciężko tak dać jedną radę dla wszystkich, bo nigdy tak nie można. Także to też jest aspekt, który powinniście sprawdzić i po prostu przypasować je do siebie. Dla mnie są mega. Rzeczą, która w tym samochodzie wymaga poprawy, jest kamera. To może nie jest jakiś najważniejszy aspekt, ale po wrzuceniu wstecznego ten widok na wyświetlaczu, to oczywiście ciężko nagrać, pewnie tego teraz nie widzicie, tak zakładam, ale on mi przypomina Sony Ericssona, którego miałem w 2001 roku chyba. Mniej więcej tak wyglądał wyświetlacz. Kamera jest słaba, ale największą wadą jest to, że jest bardzo
wąski kąt, który pokazuje, nie widać na boki, czy coś nie jedzie i to jest na pewno do poprawy, plus jest kamera 360. Jeszcze z dodatkowych funkcji w tej wersji po naciśnięciu przycisku do obsługi systemu hybrydowego mamy oczywiście wizualizację, jak rozkłada się ładowanie, jak rozkładają się napędy. Fajną rzeczą, którą możemy zrobić, jest tryb e-safe, w którym podczas jazdy w trybie benzynowym możemy doładować sobie baterię. Możemy sobie zaznaczyć, czy zawsze mamy mieć zostawioną rezerwę energii na 10-20 km, czy ma się naładować pełna bateria. To oczywiście podnosi spalanie o około 1,5-2 litry, no ale z drugiej strony pozwala naładować baterię bez korzystania z ładowarki i na przykład po zakończeniu trasy, dojechaniu do miasta, jeździć sobie po nim w trybie elektrycznym. Bardzo fajna rzecz. O wyglądzie chyba nie ma też co jakoś za długo opowiadać, bo na pewno jest to jeden z tych modeli, którym jednym się będzie podobał, drugim mniej. Ja uważam, że ten samochód jest przepiękny, jeden z najładniejszych na rynku. Bardzo podobają mi się światła z przodu, te kły, kapitalne posunięcie ze strony Peugeota. Samochód naprawdę mega atrakcyjny wizualnie, ale zawsze musi być jakieś ale. To ale jest tutaj bardzo duże, a mianowicie i oczywiście cennik. I walimy od razu z grubej rury. Ile kosztuje wersja, którą jadę? Jakieś 230 tysięcy. Nie będę robił minutę ciszy, ale chwilę tak spróbowałem. To jest coś, czym naprawdę wchodzimy na teren premium. To jest coś, co pozwala nam kupić nie tyle gołe modele w segmencie premium, w zasadzie w każdej z marek, co pozwala może nie te większe modele, ale kupić mniejsze modele spasione. Oczywiście na cenę wpływa to, że w tym samochodzie jest cokolwiek związanego z prądem, co dodaje od razu 20-30 tysięcy. Tym bardziej, że nie jest to sama hybryda, a plug-in, czyli coś pozwalającego na jazdę w trybie w pełni elektrycznym. Ale 230 tysięcy. Można oczywiście kupić wersję tą 230-konną taniej, ale nadal ona będzie startowała od około 200 tysięcy, co też jest kwotą godną. I pytanie, czy warto? Ja powiem tak. Tak jak zacząłem, czy ten silnik, na ile ten silnik zmienia charakter tego samochodu? W mojej ocenie zmienia w bardzo dużym stopniu. To oczywiście nie jest nic odkrywczego, no 130 konia, 300 prąd i tak dalej. I myślę, że dla osób, dla których ten 130-konny silnik, tak jak dla mnie, no nie był do końca odpowiedni, to nie będzie alternatywa, bo to jest za duży przeskok cenowy, więc to jest samochód dla innej grupy osób. To nie będzie oczywiście najlepiej sprzedający się model, czy w sensie wariant tego modelu w gamie Peugeota, ale też chyba nie o to chodzi. Jako pokazanie możliwości, jako propozycja dla fanów marki, dla kogo liczy się wyjątkowość, bo ten samochód jest wyjątkowy. Myślę przede wszystkim o designie. Z zewnątrz, wewnątrz. Dla kogoś, kto może nie chce marki premium, może po prostu bardzo dobrze czuje się w tym samochodzie. Ja się w tym samochodzie czuję świetnie. I chciałby po prostu mieć coś innego niż trzycylindrową jednostkę, to świetnie, że ma możliwość kupienia takiego samochodu. Ja nie będę Was przekonywał, że lepiej kupić Peugeota niż Mercedesa czy BMW, bo to nie o to chodzi, też nie taka jest moja rola. Ciężko się w ogóle ocenia te ceny dzisiaj, bo one są wszystkie chore. Może nie wszystkie, no ale w większości przypadków są bardzo wysokie, szczególnie w przypadku samochodów elektrycznych, no i ta też mała nie jest. 200-230 tysięcy. Rynek pokaże. Samo auto jest fantastyczne, uwielbiam nim jeździć. Wszystkie osoby, które szukają kompaktowego SUV-a, będę namawiał i polecał przejechanie się tym samochodem, bo jest to jeden z tych modeli, w których można się zakochać. Po prostu. To nie jest zwykłe jeździdło. I to tyle ode mnie dzisiaj. Pamiętajcie o subskrypcji, aby nie przegapić kolejnych testów. Napiszcie, co Wy myślicie o tym modelu. Pewnie większość dyskusji będzie dotyczyła ceny, a jakże. A ja żegnam się z Wami na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć!